Brawo, co mogę powiedzieć? Brawo, chciałbym pogratulować wszystkim osobom, chciałbym pogratulować wszystkim osobom, które przez ostatnie miesiące wychodziły z założenia, że jej trzeba pomóc, że w sumie ona jest w porządku, że może troszkę się zagubiła, ale to nic się nie stało. Brawo. Na waszych oczach, zresztą jak ja to mówiłem na tej rozmowie takiej, co mieliśmy u Sylwestra Wardęgi wtedy, to było, że Nitra to tam, tam gonie, on se jaja robi, on tam żartuje, nie? Po w ogóle, coś tam powiedział, nieważne. Brawo, zabijacie ją, brawo. Nie zdziwiłbym się, znaczy inaczej, problem jest taki, nawet jeśli ona się nie powiesi, wiecie, nie zrobi sobie krzywdy, to ona już jest na takim etapie swojego życia, ona już jest na takim etapie swojego życia, że to życie jest, nie chciałbym powiedzieć, że czyjeś życie jest mało warte, ale popatrzcie na to z tej strony. Ona ma ledwo 18 lat skończone, tam miesiąc czy 2 miesiące temu. Jest potężnie uzależniona od wszelakich używek. Już z racji tego, że żeby mieć jak finansować sobie te wszystkie swoje jakieś używki, imprezy, różne rzeczy, ona już się posuwa do tego, że w wieku 18 lat otwiera konto na portalu, gdzie się traduje własnym ciałem. I z jednej strony ja nie jestem przeciwnikiem takich miejsc, bo są ludzie, którzy są świadomi. Są świadomi, nie mają problemu z seksualnością, wiecie, że jakaś aktorka porno, czy jakieś dziewczyny są. Nie mam z tym problemu. Ale to nie jest tak, że ona jest świadoma czegokolwiek, co ona robi, tylko to po prostu jest ostatnia rzecz, na której może zarobić, co nie jest jeszcze robieniem lodów za 50 zł na przystanku autobusowym. Ona ma sieczkę z mózgu i to nie jest tak, że ona teraz, nie wiem, ktoś ją wyśle na terapię i ona będzie normalna. No niestety tak to nie działa, jak mieszasz alkohol z narkotykami, z psychotropami i z innymi używkami, to już tak zostaje, no. Ona ma tak poryty łeb, że czy mi jest mi jej szkoda? Jak najbardziej jest mi jej szkoda. Ale czy uważam, że przede wszystkim rodzice ponoszą za to odpowiedzialność, tak, ale w momencie, bo ona nie jest osobą zbytnio inteligentną, w momencie, kiedy przychodziły takie osoby jak Maja Staśko i próbowały ją bronić i mówiły, że w sumie nic jej się, nic się, nic, nic złego nie robi, że można jej wybaczyć i dać drugą szansę i Wardęga, czemu nie chcesz być jej menadżerem, no to ją utwierdzali w przekonaniu, że to, co robi, jest spoko. Więc macie to, co macie, no. Ona postanowiła tam jechać, chodzić na imprezy z tym chłopakiem, bawić się i tak dalej. Tam Kupować mu rzeczy w Grillpoincie. wjechała chyba do Trójmiasta. To też niesamowite. Typ znalazł sobie naiwną laskę, która za pośrednictwem sprzedawania swoich gołych zdjęć w internecie kupowała mu rzeczy. Niesamowite. A też uważam, że Prime MMA powinno dobrze przemyśleć, czy to jest odpowiedni moment, żeby ona walczyła? Wydaje mi się, że jeśli ludzie z Prime nie mają problemu, żeby zatrudniać takie, a nie inne osoby w tym Prime, to chyba dla nich jeszcze lepiej, nie? Bo za miesiąc czy za ile jest ta gala, będzie po prostu ty. Queen of the Black się bije. Ta, co się chciała począć. Chodźcie, zobaczymy. Pytym.